Siemano, siemano widzowie, witam, kolejny materiał na moim kanale i dzisiaj naszła mnie taka pewna myśl, ponieważ nie wiem czy widzieliście na odcinku u Dave'a i u Upaliona, mieliśmy okazję rozmawiać z taką głową Herobrine'a i ponoć po drugiej stronie jest Steve, który z nami rozmawia. Ja jestem mega ciekaw, do czego to wszystkiego doprowadzi i tak naprawdę co możemy się dowiedzieć z tej głowy. Jakby wiemy, że tam jest tylko odpowiedź tak lub nie, ale narodziło mi się kilka pytań w głowie, które mogę zadać i które mogą otworzyć nam różne, prawda, furtki w tym całym, że tak powiem, no jakby to powiedzieć, w tej całej sytuacji. Więc dzisiaj będę musiał pójść po Dave'a i z nim o tej sytuacji porozmawiać. Oczywiście zanim przejdziemy dalej, koniecznie łapka w górę i subskrypcja. Jak to... A właśnie, ostatnio powiedziałem wam, że jak zostawicie dużo łapek w górę, to zrobię fikoła na tym, na podłodze, więc kurczę, zrobię teraz, bo zapomniałem na poprzednich filmach, więc czekajcie, fikoła robię. Zostaw łapkę w górę, jak chcesz, żebym w następnym odcinku zrobił salto. Nie, no żartuję, nie umiem robić salto, więc jak zostawicie dużo łapek w górę, to sobie połamie kark. Dobra, lecę do Dawida, muszę z nim porozmawiać koniecznie. To jest tutaj bardzo ważna sytuacja. Idziemy z nim, prawda, porozmawiać, widzowie. Lecę do niego, jak najszybciej, jak widzicie, zmieniłem trochę u siebie, że tak powiem, robotę. Teraz trzymam lunetę w lewej ręce, bo nie mogę jej mieć tak, że ja muszę na nią sobie wlecieć na slocie. Ja muszę mieć wiecznie dostępną, nigdy nie wiadomo, co trzeba będzie zbadać. Dobra, wchodzę do Dave'a, pa, otwarte drzwi. Normalnie jakby czekał na mnie. Siemano, Dawidzie! Coś jest, co ci jest? Cześć! Słuchaj, jestem zdenerwowany. Okay. Z tego względu, że jak tutaj zejdziesz do mnie na dół, tutaj muszę coś dobudować, ale nie wiem co. Ty, właśnie, ja nie widziałem efektu końcowego tego pokoju, mogę to zobaczyć? Ha, no wbijaj, no. Jo, my coś takiego zbudowaliśmy? Trochę go ulepszyłem, trochę, bo tutaj musiałem poprawić, bo Steve zrobił tak, że to było tragiczne. Ale użyłem tych samych bloków co on, po prostu tutaj tylko tę część, bo tam źle to trochę wyszło. Nie no, ale tak szczerze? Nie, mega dobrze to wygląda, mega dobrze. Nie? No. Kurde, tak spoko to wygląda, tak fajne też, kurde, fajne takie coś mieć. Tak, tak, fajnie, że jest takie coś, co stworzyliśmy wszyscy razem, nie? To jest super. Tak, tak, jest no. Tutaj, widać, że, widać kto co zrobił, nie? Tak, to jest jeszcze wyjście na górę. Tak, ale tam jeszcze nic, może drugą część kiedyś nagram. No, o, no, to by było mocne, to by było mocne. Dobra, słuchaj, ja przyszedłem dzisiaj do ciebie. Właśnie. Idź pierwszy. A dobra. Ja przyszedłem dzisiaj do ciebie, ponieważ narodziło mi się kilka pytań ciekawych, które moglibyśmy zadać tam w tej głowie Herobrine'a i może Steve by nam na nie odpowiedział. Słuchaj, ja tak się zastanawiałem, no bo on wiemy, że jest w jakimś innym wymiarze i tak dalej, ale nasza mnie taka myśl, czy on przypadkiem nie zostawił jakichś informacji tutaj na Palionowie, które mogłyby nam się przydać, w których mógłby powiedzieć nam coś więcej niż tylko tak lub nie. Wiesz o co chodzi? I ja liczę na to, że teraz za pomocą tak lub nie dowiemy się, gdzie mamy szukać rzeczy, które mogą nam jakkolwiek w tym pomóc. Wiesz co? Tak jest plan. Ja powiem tak, jeżeli uda ci się to dowiedzieć, to jesteś koksem, bo ja naprawdę nie mam w głowie żadnych pytań, które mógłbym jeszcze zadać. Wiesz co, no przede wszystkim najważniejsze to ja się spytam, czy w ogóle coś takiego jest, nie? Jeżeli powie, że jest, no to w takim razie będziemy mogli... Zdrążymy temat. Później będziemy musieli zgadywać, gdzie to może być, wiesz, jakby, czy to będzie tu, czy to będzie tam i tak dalej. I się dowiemy po prostu, czy mamy czego szukać, nie? To jest najważniejsze w tym wszystkim. Dobra, pójdziemy tu. Ciekawe, czy on tu w ogóle będzie nas teraz słyszał, czy on w ogóle... Ja jestem ciekaw, jak to wygląda, on jest tam, nieważne w jakim miejscu. Czas, nie? No właśnie, no, tak jakby czekał. Czekaj, Steve, jesteś? Jest! Okej. Okay. No to okay. Znaczy, że jest cały czas, nie? Okej, okay. To możemy założyć, że tak jakby chodził ciągle nie wiem, jakby stał ciągle w miejscu. Ale dobra, Steve, mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Czy jest coś na Palionowie, co ukryłeś przed tym, jak znikłeś z Palionowa? Jeeeej! Dobra, stary! To jest jak odkrycie mapy ze skarbem, nie? I teraz musimy dojść do tego, gdzie to jest. Dąż do celu! Tak, w takim razie kolejne pytanie, które zadam. Czy jest to w zasięgu naszego wzroku? Kurde, jest, ale stary, dobra, jest, ale patrz, co jest w naszym zasięgu wzroku, przecież to jest wszystko. Bardzo dużo rzeczy, dobra. Czy jest to na Palionowie? Ale dobra, to na pewno. Ukrył coś na Palionowie, no tak, w sumie w zasięgu naszego wzroku. Tak. Dobra, no to w takim razie, czy jest to blisko centrum Palionowa? Nie, czyli nie jest to w centrum. Okej, czyli nie możemy tam wykluczyć środek całkowicie, tak no naprawdę. No to może... Czekaj, gdzie by to mogło być? Gdzie liczymy centrum? Dokąd jest centrum? No mi się wydaje, że centrum jest gdzieś tak do tych chyba hangarów, nie? Tak? No, no. No tak dobra, no to w takim razie, czy jest to blisko tego miejsca, w którym teraz jesteśmy? Jest to blisko, okej, czyli to gdzieś... Czy to jest w Palion Stylu? Tak, ja przeszukam głowę. Nie, w Palion Stylu nie ma tego, gdzie ty idziesz? Tu też nic nie ma, dookoła nic nie ma, może wiesz, że z tyłu było przyczepione, nie? Ale nie. Okej, a czy jest to na najwyższej wieży na Palionowie? Nie, dobra, czyli ta wieża to też nie będzie. Ej, dobra, mega jestem... Kurczę, gdzie to może być? Nie wiem, dobra, sprawdźmy. Czy jest to na tym, na tym... Kurczę, jak to się nazywa? Wesołe miasteczko Yetiego.
Też nie ma. Też nie. Okay, ja nie mogę, ej. Dobra, a w domu? Czekaj, może to w domu ukrył po prostu. Dobra, to powiedział, że tak! W domu? Jest to u niego coś w domu. Coś takiego? Dobra, czy ta informacja, nie wiem, czy co, nie wiem, co ty tam ukryłeś, czy to jest jakaś informacja, to jest, czego mamy szukać? No, to, tak, po prostu, czego ma, czyli chyba chodzi, że informacja po prostu. Powiem ci szczerze, że ja jestem w szoku, nie? Chodźmy. Czyli, czekaj, czyli jest to informacja, czy to jest książka? Tak. Okej, czyli mamy szukać książki w jego domu. Tak, dobra. Rzeczy, które ja bym gdzieś ukrył, to na pewno to nie byłby dom. Wiesz, no, ja bym sobie no tak, tylko wiesz, tylko szczerze mówiąc, jeżeli ja bym ukrywał coś, to też to nie byłoby łatwe do zdobycia, żeby tego nie znalazły osoby, które nie powinny tego znaleźć. Wiesz, o co chodzi? Dobra, no to w takim razie przeszukajmy dom, nie? To jest chyba najważniejsza rzecz. Skrzynki jakieś, jak zobaczysz jakąkolwiek książkę, stary, to od razu wiesz, to od razu krzycz, nie? Tu nic nie ma. Jakieś dispensery, piece i tak dalej, tu chyba nie można. Wszystko po kolei, okej. Okay. Tutaj też nie, tu nie, może to być też... Ty, a ja mogłem się go spytać, czy to jest gdzieś zakopane, czy to jest na widoku? Czekaj, spytam się go jeszcze na szybko. Bo to ułatwi tam. Dużo. No, dawaj, czekaj, dawaj, no. Elytra, okej. Okay. Halo Steve, jeszcze jedno pytanie. Czy to jest ukryte gdzieś na widoku, czy raczej jest to zakopane? Czekaj, muszę ci zadać pytanie w sumie, czy to jest zakopane? Tak, jest zakopane, okej, dobra, jest zakopane, powiedział, czyli nie szukajmy tego w książkach, tylko to trzeba szukać gdzieś, że to jest gdzieś po prostu, nie wiem, albo, czy w grobie, ej. Nie, no w grobie by tego nie zrobił, ja bo grób powstał że... po tym, jak on znikł, nie? Więc tak, nie tak, na pewno tego. Nie. No domek na pewno jest czysty, tak, wiesz, dla pewności ale przeszukałem cały, nie ma nic. Ale jest zakopane, stary, to jest, czyli to wiem, będzie gdzieś ale pod dla pewności, domem. Nie. Czyli to będzie gdzieś pod domem. Czy tu jest jakieś wejście pod dom jest, teraz? Jest, chodź. Jest przecież ta lalka, nie? W sensie, znaczy ten pokój dla dzieci. A, tak. Jak tam się włożyło? Tu się chyba wchodziło. Tak, jest tu, dobra. Dobra, czyli możemy tu coś przeszukać, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay, tu nic nie ma. Dobra, lecę. Jeszcze niż... O kurczę, no dobra. Przeżyłeś? Dobra, przeżyłeś, okej. Okay. Dobra, to mogłoby być tu faktycznie. Tu są jakieś tabliczki. Dobra, nie, to nie jest to na pewno. Ten nie, chyba, ale dobra, czekaj. Tu jest coś, czekaj, czy tu będzie coś? Nie. Nie, chyba nie. Ale czekaj, bo ten slime wygląda podejrzanie. Bo tutaj git... A ten po co? Może pod nim? Nie. No tak średnio bym powiedział. Ej, dobra to, nie jest... to nie wygląda jak to. A tu, w tej piaskownicy? Piaskownicy, stary, no co ty? No wiesz, no nie wiem, no rozkopuję ten piasek, żeby zobaczyć, może akurat. Ale no nie, no chyba, że jeszcze niżej. I tu coś jest! Aha, bo tu jeszcze było to! Ale co to się jakoś inaczej wchodziło. Aha, byłem tu, no. No, byłem tutaj też, ale to się jakoś chyba inaczej wchodziło. Kurczę, ale czy to by było tu? Nie, wydaje mi się, żeby tego tak nie zakopał, ale nie wiem, jak tu się wchodziło też, no chyba tutaj. W ogóle się stąd chyba nie da wyjść. No właśnie, tak. Możesz mieć rację. Ale dobra, no ja wylazłem, wyleciałem w sensie. Nie wiem, jak wylecimy jeszcze wyżej, to jest dopiero zastanawiające. O, dobra, spadło mi tam na dół jeden. Dobra, jestem. Dobra, trudno. Wyleciałeś do góry? Tak, no. Czekaj, gdzie tu jest wyjście? Tutaj. A tu jesteś, dobra, myślałem, że jeszcze wyżej. A tu! Trzeba kilka fajerwerek, styknie mi, stykło mi co do ostatniej, nie? Naprawdę. Co się nie, stało? Nie, spadłem na dół. Jak się gra pobugowała. Nie, zginąłem! Nie. Dobra, dalej nie wiemy, gdzie to jest. Ja już sobie tu ułożyłem w ekwipunku wszystko. O nie, czekaj, mam pomysł! Co? Ja tu odkryłem jedną rzecz, patrz. Tu była skrzynka. A, tu nie ma. Ale to co jest, jak jesteście na dół? Myślisz, że tam coś będzie niżej? No właśnie, ja tam raz się wkopałem, ale nie widziałem nic na dole, no ale możemy zobaczyć, może coś niżej będzie. Po co tutaj takie coś było? No nie wiem właśnie, czekaj, kopię się niżej, zobaczymy, czy to... Nie, no to nikt odprowadzi, stary. Czy jedę jeszcze na dworze, nic zobaczymy. Nie ma, czekaj, to jest tak ciemno. Muszę tu się zapalić coś. Mam takie jedno podejrzane drzewo, ale to chyba nie jest ono. Tu nic nie ma, stary. O, jest, czekaj. Jest coś? Jest skrzynka. Jest książka, tajne, jest napisane tajne. Czekaj, wychodzę stąd. Nie, no nie wychodzę gadaj. Stąd z tą książką, wychodzę stąd z tą książką. Chodź. Stary, tak kopałem w dół, kopałem i mówię, no nie, no tu już nic nie ma, nie? Ale mówię, dobra, no jeszcze spróbuję kilka tych, a tutaj patrz, jednak jest coś, dobra. Zamurowuję to. Dobra, czekaj, mam książkę. Cześć, tu Steve, okej, znaleźliśmy to. Jest. Jeśli to czytacie, to znaczy, że mnie nie ma na Palionowie. Jest jednak sposób na to, byśmy mogli się spotkać, ale jest to niebezpieczne. Herobrine nie jest w pełni sił. Ale może być, gdy otworzy przejście między światami. Dlatego koniecznie musicie znaleźć części otwierające to przejście. Nie wiem, jak to wygląda, wiem tylko, że nie macie dużo czasu. Przejście otwiera się w świątyni Herobrine. Idźcie tam świątyni Herobrine'a. Idźcie tam tylko za dnia. Nocą nie zbliżajcie się do tego miejsca. Powodzenia. Ja cię nie mogę, stary. Okej, to jest stary. Mega dziwne.
jest dzień. Czy chcemy tam iść? No ja myślę, że tak, nie? No dobra, to... dawaj, przeleźmy się do tej świątyni. Stary, zobaczymy, no to, ale jest dzień, więc wykorzystajmy to akurat, bo kurczę, aż, że tak powiem, łza pociekła, nie? Z wrażenia. Więc muszę sobie obecrzeć. Ale ja ci w ogóle powiem, że to jest strasznie ciekawe, nie? Dobra, ja jestem mega ciekaw, co tam będzie, nie? Ale stary, jak byłem ostatnio przy tej świątyni, nie można było do niej wejść. Nie rozumiem, czy teraz to się jakoś otworzy, czy jak? Nie wiem, nie rozumiem tego. Pewnie, no nie wiem, może się coś zmieniło, nie? Może się coś zmieniło, jak już, nie? Może Steve w miejscu, w którym jest, jest w stanie otwierać to przejście, może teraz to się otworzy. Ej, dobra, to jest jakaś teoria, nie? To jest, że tak powiem, to ma ręce i nogi. Dobra, dolatujemy do świątyni. Dobrze, że jest dzień, bo jakby była noc, to byśmy mieli lipę lekką, ale dobra. Dobra, wylądujmy tutaj. Lądujemy na tym i zobaczmy. Tu jest jakaś tabliczka. Jest strzałka w lewo. W lewo? To już nie było? Właśnie nie wiem. Ja tego nie widziałem nigdy. Kurde. Ej, tu coś jest. Pokaż? Jezu, co to jest? Nie wiem. Bo to źle wygląda, Boże. Tu jest jakiś shulker box. Nic w nim nie ma. To są w ogóle jakieś potki. Dobra, wiesz co? Tu? Nie wiem, czy to chodzi o to. Ale dobra, spróbujmy wejść do tej świątyni, bo tu teoretycznie się dało, tak mi się wydaje. Dobra, wejdźmy. No nie, no dalej jest zablokowane, stary, nie można wejść do tej świątyni dalej. No Jezus! To jest bez dobra, sensu. Czyli krótko mówiąc, to co my tu mamy szukać, jak tutaj jest jakieś przejście otwierające, a my nawet nie możemy do niej wejść. Czekaj, gdzie tu może być przejście? Może... A tu te drzwi? Ja właśnie byłem tu już, wiesz, bo tutaj, tu patrz, jak klikniesz ten przycisk, to tu się otwiera ten, patrz. Ja tam schodziłem na dół. Dół, nie? No. Tak, no, to widziałem. W ogóle dźwięki z mikrofonami nie działają. Dobra, no nieważne. Dobra, wiesz co, nie, musimy pogadać z tym z Pawłem, bo to jest mocno podejrzane. Nie można tam wejść na razie, wydaje mi się, że nic teraz nie zrobimy, ale... Tak, tam są nasze skiny, wiem, odkryłem to, no. Co jest? Widziałeś? Nie! Widziałeś? Nie widziałem Chirurgia tego! Nie przeniósł do wody! Co jest grane? No dobra, okej, to nawet nie wiedziałem, że są tutaj. Dobra, no to w takim razie wróćmy na palionowo, tu się za dużo już rzeczy podziało, nie? Dawaj.